Witam Państwa ponownie. Rozpoczynamy główne wydanie informacji dnia. Obniża się poziom wody w rzekach. Tam, gdzie doszło do podtopień, rozpoczyna się szacowanie strat. Służby uspokajają. Mimo spodziewanych opadów w najbliższych dniach, powódź nie zagraża. Fala kulminacyjna na Wiśle przechodzi przez województwo świętokrzyskie. W Sandomierzu wody nieznacznie już ubywa. Miejscami doszło jednak do przesiąkania wałów. Tam są przecieki, przesiąki. Ten wał delikatnie również tam, że tak powiem, fala wiślana w tym momencie już przebrała. Myśmy go podwyższyli, myśmy umocnili stopę wału i on się dalej trzyma. Także absolutnie żadnego wału jeszcze w Kępie Gosteckiej nie przerwało. Strażacy wciąż umacniają wały. O, można się je wykąpać. Wysoki poziom wody w tym rejonie będzie utrzymywał się przez najbliższą dobę. Największym ryzykiem nie jest przelanie wałów, tylko ich przerwanie wskutek przesiąkania wody. W ciągu sekundy przepływają 4000 ton wody na szerokości 700 metrów. Tak? To jest ogromna siła, która oddziaływuje na każdy centymetr kwadratowy wałów. To samo oczywiście dotyczy tych pozostałych przekrojów. W związku z tym niebezpieczeństwo, zagrożenie związane z przesiąkami, z tym, że gdzieś wały zostaną rozmyte, zawsze istnieje. Dlatego wszystkie siły jeszcze przez 2 dni pozostaną w pełnej gotowości do czasu, gdy fala przejdzie przez Sandomierz, a jest ona bardzo długa. Sięga właśnie od Annopola aż po Sandomierz. Ten wysoki poziom jeszcze się będzie utrzymywał przez na pewno 24 godziny, a zejście do poziomów alarmowych, czyli takich, kiedy będziemy mogli zupełnie odetchnąć, to jest dopiero poranek w środę. Potem uwaga służb skupi się na środkowej Wiśle. Na przejście przesuwającej się fali wezbraniowej przygotowywane są zbiorniki retencyjne. Rozpoczęto już obniżanie poziomu wody w zbiorniku we Włocławku. Fala spodziewana jest tam w piątek. Jesteśmy w stanie tam, gdzie obejmujemy naszymi zbiornikami te zlewnie, wychwycić tego typu zjawiska. Nie powinno to mieć wpływu na to, co się dzieje na Wiśle. Jeżeli to sytuacja na Odrze również jest pod kontrolą. Tam mamy odpowiednie rezerwy powodziowe na zbiornikach. Tam nastąpiło piętrzenia, ale rezerwy są jeszcze bardzo duże. Sytuacji nie powinny pogorszyć spodziewane deszcze. Jutro w niemal całym kraju przewidywane są opady burzowe od 10 do 15 mm. Nie będą one miały jednak znaczącego wpływu na sytuację hydrologiczną. Ta sytuacja na najbliższe dni nie ma większego wpływu na sytuację hydrologiczną, czyli właściwie sytuacja hydrologiczna powinna się uspokajać. O tym, że ryzyko powodzi już za nami, będzie można powiedzieć, gdy fala minie Gdańsk. U ujścia Wisły zakończono budowę jednego z dwóch falochronów, które pomogą odprowadzać wody rzeki do morza. Niespełna tydzień dzieli nas od wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wielu Polaków zastanawia się, czy w ogóle oddać swój głos. Czym zajmuje się Parlament Europejski? Jakie są jego kompetencje? I co mogą w Brukseli wywalczyć nasi deputowani? W najbliższą niedzielę staniemy nad wyborczymi urnami. Eurowybory w naszym kraju nigdy nie cieszyły się popularnością. W Polsce i na Słowacji notuje się najniższy udział w wyborach. Są to wybory do Parlamentu Europejskiego, a więc coś bardziej odległego dla przeciętnego Polaka niż na przykład wybory samorządowe, które dotyczą naszych spraw z bliska, lokalnych, a także wyborów do naszego parlamentu, czyli do Sejmu i Senatu. Niezależnie od tego, ilu Polaków odda swój głos w tym roku, po 25 maja do Brukseli pojedzie 51-osobowa reprezentacja, co należy do obowiązków eurodeputowanych. Kto to wie, co oni tam robią? Mam nadzieję, że pracują i dla dobra Unii Europejskiej. Parlament Europejski zarządza tą naszą wspólnotą europejską. Mniej więcej jak nasz parlament. W przeciwieństwie do naszego parlamentu, ten europejski nie ma inicjatywy legislacyjnej, czyli nie może zgłaszać własnych projektów prawnych. Takie prawo posiada Komisja Europejska. Innymi słowy, Parlament Europejski razem z Radą Unii Europejskiej pracuje nad projektami przepisów, ma zatem władzę w zakresie stanowienia prawa. Praktyka odbiega jednak od litery prawa, tłumaczy profesor Tomasz Grosse z Uniwersytetu Warszawskiego. Jednak Rada jest tym nadrzędnym ciałem Unii Europejskiej i ona ma ogromną władzę, jeśli chodzi o kształt legislacji.
Mniej więcej 70% tej władzy jest skoncentrowana w parlamencie, przepraszam, w Radzie, a około 30-20% wpływu na treść legislacji to tylko Parlament Europejski. Mimo iż traktat lizboński przyznał eurodeputowanym większe uprawnienia, europosłowie, których wybierzemy, mają za to olbrzymi wpływ na finanse Unii. Nasz brukselski korespondent Dawid Nachajowski mówi, że to oni zatwierdzają unijny budżet i decydują, na co pójdą wspólnotowe pieniądze. Na własnej skórze doświadczą tego rolnicy. Od zgody Parlamentu Europejskiego zależy także nowy skład Komisji Europejskiej. W Parlamencie Europejskim powstaje coraz więcej dokumentów, w których popiera się aborcję, wartości antychrześcijańskie. Dlatego ważne jest, aby wybrać kandydata, który skutecznie będzie stawiał temu opór i opowiadał się za wartościami zgodnymi z nauką Kościoła. W tym względzie głosy wyborców zdecydują o przyszłym kształcie Europy. Dariusz Sopków, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, mówi, że 1/3 prawa, które obowiązuje w Polsce, to regulacje przyjęte przez Parlament Europejski. Jest to niewątpliwie bardzo ważny organ, który decyduje o tym, jakie mamy prawo transportowe, prawo ochrony środowiska, kwestie dotyczące energii. W sposób pośredni, nie zdając sobie z tego sprawy, ale często stan naszych dróg, naszego transportu, wymagań, które stawia się infrastrukturze w Polsce, czy też ceny energii, pośrednio są efektem prac Parlamentu Europejskiego. Dlatego choć Bruksela wydaje się czymś odległym, co może nie do końca mieć wpływ na nasze życie, to okazuje się, że w tych wyborach zdecydują się losy nie tylko Europy, ale również Polski i jej miejsca w Europie. Układ sił w Europarlamencie ma bezpośredni wpływ na decyzje Komisji Europejskiej, a te widać choćby w pakiecie klimatycznym, który skutkuje zamknięciem polskich kopalń czy limitami połowowymi polskich rybaków. Prokuratura umorzyła dochodzenie w sprawie pseudoartysty, który profanował krzyż. To skandaliczna decyzja, ocenia Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą i zapowiada złożenie zażalenia. Prokuratura Rejonowa dla Warszawy Śródmieścia umorzyła dochodzenie w sprawie obrażenia uczuć religijnych poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej z powodu braku znamion czynu zabronionego. W uzasadnieniu stwierdziła między innymi, że takie przestępstwo należy do występków umyślnych, a pseudoartysta Jacek Markiewicz nie miał zamiaru obrazić katolików. Odnosząc się do tego, Ryszard Nowak, przewodniczący Stowarzyszenia Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą, mówi, że takie tłumaczenie prowokatorów jest typowe. Ci wszyscy pseudoartyści, jak Nergal, Doda czy Jacek Markiewicz, oni znieważają uczucie religijne i się z tego śmieją. Ale kiedy my im zakładamy sprawy do sądu, to wtedy tłumaczą się, że oni nic nie wiedzieli. To w takim razie, jeżeli tak jest, to dlaczego Mahometa nie znieważą? Bo się boją. Ci artyści uważają, że można znieważać katolików, można znieważać chrześcijan, bo im się tak naprawdę nic nie stanie. Ryszard Nowak zapowiada zażalenie na decyzję prokuratury do sądu. Przede wszystkim napiszemy, że Jacek Markiewicz przyznał się do tego, że znieważył krzyż. Mało tego, Jacek Markiewicz przyznał się, że w ostatnich 20 latach wielokrotnie znieważał krzyż. A więc dziwię się, że prokuratura, mając takie niezbite dowody, umorzyła wszystko. Mało tego, prokurator w swoim postanowieniu wielokrotnie napisał, że to, co zrobił Jacek Markiewicz, to było dzieło. No przepraszam, jakie to było dzieło? To było znieważenie uczuć religijnych, znieważenie krzyża i to nie jest żadne dzieło. Tak samo prokuratura wielokrotnie w tym postanowieniu napisała, że bluźnierca Jacek Markiewicz jest artystą. Naszym zdaniem to nie jest żaden artysta, tylko bluźnierca. Bluźnierca, który szydzi sobie z chrześcijan. Sprawa dotyczy filmu pod tytułem Adoracja, na którym można było zobaczyć nagiego mężczyznę ocierającego się o naturalnych rozmiarów krucyfiks. Eksponat znajdował się w jednej z sal Centrum Sztuki Współczesnej. Bluźniercza ekspozycja wywołała oburzenie wielu środowisk katolickich. Prowadzona była modlitwa ekspiacyjna za zniewagę krzyża. Wiele osób złożyło także zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez autora ekspozycji. Przedstawiciele Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski złożyli do prokuratury w Gdańsku zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Janusza Palikota. Domagają się wszczęcia postępowania z uwagi na pomówienie i zniesławienie osób duchownych oraz szerzenie mowy nienawiści i atakowanie katolików przez polityka.
Sprawa dotyczy bezpodstawnych i skandalicznych oskarżeń Janusza Palikota. Pedofilami nazwał on księdza arcybiskupa Józefa Michalika, księdza arcybiskupa Henryka Hozera, księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia i ojca Tadeusza Rydzyka. Zostali pomówieni hierarchowie Kościoła katolickiego, jak również wybitny ojciec, twórca Radia Maria i Telewizji Trwam. Uważamy, że interes społeczny wymaga tego, aby prokurator generalny z urzędu nakazał wszczęcie postępowania z artykułu 212, 216 kodeksu karnego. Nadto uważamy, że te wypowiedzi znieważają tych wszystkich, którzy wierzą, wszystkich katolików w Polsce. W związku z tym pan Janusz Palikot dopuścił się przestępstwa znieważenia grupy społecznej ze względu na jej przekonania religijne. Jak również słowa wypowiadane przez pana Janusza Palikota, nie po raz pierwszy, bo to są kolejne wypowiedzi, agresywne, często bardzo atakujące Kościół katolicki i hierarchów Kościoła katolickiego. To jest klasyczna mowa nienawiści. Poseł Andrzej Jaworski, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski, zaapelował także do katolików, by kierowali podobne zawiadomienia do prokuratury. Ten projekt, który składamy dzisiaj do prokuratury przeciwko Januszowi Palikotowi, chcemy udostępnić wszystkim zainteresowanym. Mamy nadzieję, że będzie on dostępny nie tylko na naszych stronach, ale także na stronach Radia Maryja i innych katolickich mediów. I zachęcamy, aby tysiące, dziesiątki tysięcy, czy nawet miliony Polaków kierowały podobne zawiadomienie do prokuratury, aby prokuratura w końcu zaczęła działać, żeby nie było tak, że dzisiaj bezkarnie można obrażać naszych hierarchów, można obrażać katolików, a instytucje państwowe nie działają. Super szybkim Pendolino chwaliła się jeszcze niedawno Platforma, ale gdy pojawiają się problemy, przedstawiciele partii tłumaczą, że to w zasadzie wina Prawa i Sprawiedliwości. Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński stwierdził niedawno, że zakup pociągów był błędem, a umowa na ich dostawę może zostać zerwana. Tłumaczył, że nie zostały spełnione zapisy umowy w zakresie dostarczenia do Polski certyfikowanego do odpowiedniej prędkości pojazdu. O sprawę był dziś pytany w RMF FM Tadeusz Zwiewka, szef sztabu wyborczego Platformy Obywatelskiej. Przyznam, że jeśli miałbym mieć jakiekolwiek zarzuty do tego rządu, to tylko takie, że w momencie, kiedy rząd PO-PSL obejmował władzę, to pozostawił we władzach spółki PKP tych ludzi, których obsadził tam PiS, którzy zaczęli przygotowywać kontrakt z Pendolino i doprowadzili go do końca. Ale ten kontrakt był w 2010, to Platforma już od 3 lat rządziła. Naprawdę mogła tych ludzi wymienić. Ale nie wymieniła. No i wszystko przez PiS. To brednie. Tak na zarzuty Zwiewki odpowiada poseł Jerzy Polaczek, minister transportu w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Gdyby pan Tadeusz Zwiewka był bardziej przytomny o poranku, to by sobie mógł przypomnieć również, że w ciągu ostatnich 5 lat w polskich liniach kolejowych spółka akcyjna chyba około 5-krotnie zmieniano członka zarządu do spraw inwestycji. Chyba jest 6. czy 7. szef pionu inwestycji kolejowych w polskich liniach kolejowych, a to jest dzisiaj główna i pierwotna przyczyna tego, iż system sterowania i zarządzania ruchem, który powinien współpracować z nowoczesnymi i szybkimi pociągami, po prostu nie działa, bo nie jest jeszcze zabudowane. Także reasumując, to są kłamstwa dużych prędkości na tej sieci kolejowej, która nie została zmodernizowana. Przypomnijmy, że 20 pociągów Pendolino ma kosztować około 400 milionów euro, a łączna wartość kontraktu opiewa na 665 milionów euro. Do tego dochodzi jeszcze fakt, że w Polsce nie ma dziś warunków, by wydać certyfikację dla pociągów do prędkości 250 km na godzinę. Nawet miesiąc aresztu dla protestujących przeciwko wykładowi byłego funkcjonariusza KBW majora Zygmunta Baumana na Uniwersytecie Wrocławskim. Tak zdecydował dziś Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia. To krzywdzące orzeczenie, od którego będziemy się odwoływać, mówią uczestnicy protestu. Po ogłoszeniu wyroku sędzia musiał zarządzić 10-minutową przerwę ze względu na reakcję sali. Dwudziestu trzech obwinionych o zakłócenie wykładu Zygmunta Baumana, który w czerwcu 2013 roku odbył się na Uniwersytecie Wrocławskim, zostali potraktowani jak zwykli chuligani. Obwinieni za nic mieli obecnych na sali wykładowej kadrę naukową, prezydenta miasta, konsula Niemiec, przedstawicieli organizacji międzynarodowych i 500 innych osób, które przyszły wysłuchać wykładu. Wulgaryzmami skierowanymi wobec 88-letniego prelegenta przez grupę niemal 100-osobową młodych w końcu ludzi
skutecznie zamknęli możliwość dyskusji i dialogu, uniemożliwiając innym korzystania z przysługujących im wolności obywatelskich. Uzasadniał wyrok sędzia Paweł Chodkowski, twierdząc jednocześnie, że surowe kary mają charakter prewencyjny. Tylko 4 osoby zostały uniewinnione. 7 osób skazano na 20-30 dni aresztu, a 12 otrzymało od 1000 do 5000 zł grzywny. Nie czuję się winny. Wyrok, jaki dostałem, 5000 zł. Skandaliczne, zupełnie oderwane od rzeczywistości uzasadnienie sądu. To, co stało się w Wrocławiu, było skandalem. Tak, był to skandal, ponieważ zaproszenie majora NKWD i majora KBW, który z bronią w ręku zwalczał polskich patriotów. To był skandal. Zaskoczony tak surowym werdyktem sądu jest obrońca, mecenas Olgierd Pankiewicz. To jest wyrok smutny. To jest wyrok taki, w którym niestety bez zebrania materiału dowodowego, wyłącznie na podstawie technicznie zmajstrowanych przez techników z prewencji taśm, wideo, zresztą przygotowanych równolegle z popełnianiem tego, z dokonywaniem tego protestu, no sąd wydał wyrok. Skoro uniwersytet, czyli instytucja zaufania publicznego, zaprasza z wykładem NKWD-stę i żołnierza zbrodniczej organizacji, to trzeba się liczyć ze społecznymi protestami. Widać, nie pojmuje tego nawet wymiar sprawiedliwości, uważa Kornel Morawiecki, założyciel Solidarności Walczącej. Ten wyrok niszczy prawo, obraża sprawiedliwość i krzywdzi tych młodych ludzi. Jest kompletnym nieporozumieniem, skandalem i on świadczy źle o wrocławskim wymiarze sprawiedliwości, o polskiej sytuacji, która w ten sposób traktuje ludzi, którzy przyszli zademonstrować swoje poglądy. Równie zdziwiony werdyktem jest wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego profesor Jerzy Marcinkowski. Gdyby ktoś krzyczał przez chwilę na moim wykładzie, żeby w taki sposób ryzykował spotkanie z polskim wymiarem sprawiedliwości. Wydaje się, że pan Bauman ze względu na swoją stalinowską przeszłość cieszy się jakąś szczególną opieką polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ten system niczym nie różni się od tego, który jest na Białorusi, twierdzi Jan Grabowski, obecny na sali rozpraw. Dzisiejsze wyroki, które zapadły w sprawie politycznej na karę więzienia oraz na bardzo wysokie grzywny, które są wyższe niż te, o które wnioskowała policja, pokazuje nam, że w Polsce nie ma niezawisłych sądów, że możemy się obawiać swoich poglądów, że Polska staje się pomału idzie w stronę kraju totalitarnego. Wyrok nie jest prawomocny. Wszyscy obwinieni zapowiedzieli wniesienie apelacji do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Kończymy już to wydanie informacji dnia. Na kolejne wiadomości serdecznie Państwa zapraszam po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Julita Mirecka. Bardzo gorąco witam wszystkich Państwa i zapraszam na prognozę pogody. W nocy temperatura minimalna w Europie spadnie od 16 stopni w Atenach do 8-7 w Rzymie oraz Madrycie. Jutrzejszy dzień na Ukrainie, Białorusi i w krajach bałtyckich burzowy, deszczowo również na zachodzie. Natomiast najwięcej słońca zawita do centrum, a także do zachodniej Rosji. Temperatura na ogół bliska 20 stopni Celsjusza, dochodząca nawet do 28 w Moskwie. A już teraz kilka słów o pogodzie w Polsce. Nadchodząca noc ciepła. Termometry wskażą przeważnie od 9 stopni w Małopolsce, 10-11 w południowo-zachodnich i południowo-wschodnich regionach do 15 na Podlasiu. Jutro w godzinach rannych na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe, miejscami niebo bezchmurne. Niewykluczone także lokalne mgły. Więcej chmur pojawi się we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Po południu w tej części możliwe burze. Przelotnie popada także na Podhalu, a temperatura maksymalna wzrośnie od 24 stopni na północnym wschodzie do 25-27 w pozostałej części kraju. Wiatr słaby i umiarkowany głównie z południowego wschodu. Spodziewane są niewielkie wahania ciśnienia, a na barometrach w Warszawie będzie około 1017 hektopaskali.
I na koniec pozostała nam jeszcze prognoza pogody na środę. Zapraszam. W środę ujrzymy jeszcze więcej słońca. Na niebie będzie przeważać głównie zachmurzenie małe. Po południu zachmurzy się na północnym wschodzie, gdzie mogą pojawić się także burze z deszczem. W ciągu dnia temperatura maksymalna przekroczy 26 stopni. Najcieplej będzie w Wielkopolsce, na Kujawach i na Mazowszu i tutaj nawet 28 stopni. Wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie. W czasie burz nieco silniej z południowego wschodu. Na dziś to już wszystkie informacje o pogodzie, jakie przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję i życzę dobrej i spokojnej nocy. Z Panem Bogiem.